Witajcie. Moi drodzy, coś pięknego. Słuchajcie, rzeczywiście tysiące, dziesiątki tysięcy rolników, górników, leśników, strażaków, myśliwych, nie wiem kto tam jeszcze po prostu, ale brawo za przepiękną organizację. Widzicie, właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, że w jedności siła i tego trzeba się trzymać. Bardzo dobrze. Zablokowana Warszawa. Świetny temat. Oni po prostu muszą coś się ruszyć. Tam się musi coś wydarzyć. Trzeba nimi naprawdę mocno potrząsnąć, bo oni sobie wyobrażają, że są panami świata i będą robili co chcieli, a my jak te takie posłuszne cielęta skulimy uszy po sobie i będziemy po prostu robić, słuchać tak jak nie wiadomo do kiedy i robić to, co oni będą chcieli. Otóż nie. I brawo, naprawdę świetna organizacja, świetnie to wszystko wygląda, niczym się nie przejmować, osiągamy cel. Teraz konkretna, kolejna sprawa jeszcze, bardzo, bardzo ważna. Mianowicie rzecz w tym, że pamiętajcie, oni teraz będą wami próbowali sterować, bawić się w tak zwanego policjanta dobrego i złego, wiecie o co chodzi. Oczywiście premier będzie was tutaj zapraszał, słuchajcie, na sobotę, ple, inne takie bzdury. Pamiętajcie jedną rzecz, od tego człowieka nie jesteście w stanie uzyskać żadnych gwarancji na piśmie. On już mówiąc to, że on pojedzie do Brukseli i będzie o to zabiegał i tak dalej, to jest po prostu zwykła bzdura banialuka mająca na celu po prostu uspokoić sytuację. Tak to wygląda, niestety tak polityka funkcjonuje, ponieważ bardzo im nie jest nie na rękę to, co po prostu się dzieje w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, słuchajcie, strajki opanowały właściwie całą Europę, są wszędzie, absolutnie wszędzie, Hiszpania, Grecja, Włochy, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, w Polsce, Czechy, Słowacja, po prostu wszędzie są te strajki i wszędzie ludzie pokazują, że są niezadowoleni i wreszcie mamy tą szansę cokolwiek pokazać, cokolwiek uzyskać. Oni muszą wiedzieć, po co oni zasiedli w tych parlamentach wszelkiej maści, że ja tylko przypomnę, po to, żeby nam było dobrze, w sensie, to my im powiedzieliśmy, tak, idź i powiedz, że mi chodzi o to, żebym płaciła mniej podatków, żebym miała lepsze drogi i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to oni mają to zrobić i nie są tam na pewno po to, żeby nam życie utrudniać. Że będą nam wciskali ciemnotę, że dwutlenek węgla, że planeta się pali, jak jakiś tam oszołom powiedział, nie wiem kto. W każdym razie i inne takie po prostu bzdety, nie wiadomo z czego, możecie się tylko domyślić, z czego to są te bzdety i tak dalej, także świetnie, idziemy do celu. Przede wszystkim pamiętajcie o jednej rzeczy. Ponieważ dodatkowym takim zagrożeniem, które na nas czeka, jest to, że będą chcieli cały czas nas dzielić i rozegrać. Więc będą się pojawiali starzy, znajomi przedstawiciele różnych organizacji, kółek, związków rolniczych i tak dalej, którzy po prostu tam siedzą od 30 lat czy więcej, nie wiem, są poukładani ze wszystkimi pod każdym względem, więc raczej z nimi bym nie próbował rozmawiać ani się z nimi ugadać, bo wiadomo jak to, czym to się skończy. Musicie wybrać spośród swoich ludzi, którym ufacie, kogoś, kto będzie delegowany i w momencie, jeśli ta osoba, wiadomo, to będzie kilkanaście osób, nie będą wpuszczone do negocjowania tych naszych żądań wszystkich, to po prostu pamiętajcie, to jest potężna broń. Musimy po prostu się z tych negocjacji wycofać. Tamci starzy, wyjadacze i tak dalej, niech oni se negocjują, ale wiadomo, że nic nie uzyskają, ponieważ nas właściwie nie interesuje, co oni mają do powiedzenia. W ogóle. Musimy się skupić na tym, że wiemy, z kim jesteśmy w traktorach, wiemy, z kim jesteśmy na ulicy i wiemy, z kim strajkujemy, rozmawiamy między sobą, wszystko to jest oczywiste i jasne, więc wiemy, komu zaufać. I spośród właśnie tego rolnika wybieramy i tego delegujemy, i on ma iść i zostać wpuszczony. Nie, to nie, dziękuję, do widzenia, nie rozmawiamy. I pamiętajcie, żaden nie wchodzi. Albo wchodzą wszyscy, którzy zostali wybrani, powiedzmy 20, i nie 19, a 20, i nas nie interesuje, że komuś tam nie odpowiada jakaś osoba. To jest ich sprawa. Zobaczcie, co się stało z Kołodziejczakiem i Hołownią. Psy na siebie wieszali jeden na drugiego, a dzisiaj wielcy przyjaciele. To jest polityka. W polityce nie ma obrażania się. W polityce są wyłącznie biznesy. Więc tak to potraktujmy. Jako biznesy.
I teraz w momencie wchodzimy na przykład w 20 i w 20 negocjujemy, wypracowujemy wspólny plan, a plan jest jeden. Wyrzucamy w całości nieodwołalnie Zielony Ład oraz wyrzucamy w całości i nieodwołalnie Fit for 55. Bez żadnych zmian, i tak dalej. I dopóki to nie zostanie zrobione, blokujemy wszystko, co jest możliwe. Pamiętajcie, oni tylko na to czekają, żebyśmy powiedzieli, dobrze, to my to zrobimy, a teraz jedźcie do domu. I co się wydarzy? Oczywiście oni powiedzą, no musimy to zrobić na forum parlamentu, bo przecież wszystkie państwa, 20 ileś tam państw, musi podnieść rękę, że oto za. I co się wydarzy? Nie podniosą tej ręki, będą se z nas jaja robić i kpić, po prostu śmiać się nam prosto w twarz. Więc nie, to ma być sytuacja tego rodzaju, że podpisujecie to tu i teraz, i my wtedy tu i teraz wychodzimy. Oczywiście pilnując wszystkiego, ponieważ musimy zostawić swoich przedstawicieli na granicy i wszystko absolutnie zablokować. Przypominam, że nasz eksport na Ukrainę jest wyłącznie ze strony wielkich koncernów, które de facto kupują od nich te po prostu ich śmieci i potem wysyłają do nich z powrotem, więc nas to w ogóle nie obchodzi i nie ma dla nas żadnej szkody. Więc blokujemy transport, handel całkowicie w obie strony, wprowadzamy cła, wszystko co jest możliwe na normalnych zasadach, czyli na przykład jeżeli sprowadzamy z Kambodży coś tam i Kambodża musi zapłacić cło w określonej wysokości, to Ukraina również. I koniec. Mało tego, wprowadzamy bardzo rygorystyczne przepisy fitosanitarne, które będą, gdzie dana firma będzie zobowiązana posiadać odpowiednie dokumenty. I tu pamiętajcie, też, bo ja tutaj trochę daleko wychodzę, ale żeby ta była świadomość tego, że oto oni sobie przygotują, ponieważ Ukraińcy są specjalistami w przygotowywaniu wszelkich dokumentów. Ostatnio była afera, że ktoś tam sobie kupił prawo jazdy na Ukrainie i sobie jeździ i tak dalej, myśli, że to legalnie, więc zresztą te papiery też wiecie o tym, że te papiery wszystkie przewozowe też oni robią z nimi co chcą, więc robimy coś takiego. Żeby nie opierać się wyłącznie na papierach, to musi być pobrana próbka z samochodu bezpośrednio. I pamiętajcie, tu jest twórczość po prostu naprawdę ogromna. Czyli, przykładowo daję, taki kierowca przyjeżdża z jakimiś śmieciami na samochodzie, czy też powiedzmy maszynista. Maszynista musi być odpowiedzialny za to, co wiezie w wagonach. Więc bierzemy po prostu próbkę taką z wagonu bezpośrednio, czy też z samochodu i wtedy on może wjechać. Ale pamiętajcie, że kierowca może mieć przygotowaną próbkę, tu gdzieś pod stołem coś, jakiś niechcący coś zostawił, jakąś paczkę, jakieś coś i tak dalej i oto on wjeżdża. Więc żeby tego uniknąć, musimy mieć również na to jakikolwiek realny wpływ. I pamiętajcie, jest nas ogrom, jest nas siła naprawdę. Proponuję poszukać w rodzinach, w znajomych, w przyjaciołach maszynistów. Wśród celników, tak samo na różnych granicach, wszędzie gdzie jest tylko możliwe, macie w rodzinach policjantów i tak dalej, wykorzystajcie te kontakty do tego, żeby ci ludzie informowali nas o tym, co, gdzie, kiedy wjeżdża i którędy, żebyśmy to po prostu wiedzieli. Żebyśmy to po prostu wiedzieli, żeby nic się nie odbyło bez naszej wiedzy. I tylko tak potężnie zorganizowana, słuchajcie, siła i ochrona może nam dać to bezpieczeństwo, o które nam chodzi. Bo pamiętajcie, my się mierzymy naprawdę z ogromną machiną biurokratyczną, wręcz mafijną bym się tutaj nie bał tego nazwać. I oni naprawdę robią tutaj wszystko, żeby nas oszukać. Tu o nic więcej nie chodzi. Tu chodzi o to, żeby nas oszukać, wyprowadzić w pole, czyli na zasadzie takiej, my tu robimy biznesy, a głupi Polak niech tam sieje po prostu i co nas to obchodzi, co on będzie z tym robił. Tak to wygląda w skrócie. Więc naprawdę nie liczcie na to, nie możemy po prostu w ogóle pomyśleć o tym, że ci ludzie będą wobec nas uczciwi. Naprawdę. I tu nie chodzi też o to, żebyśmy nie byli wobec nich uczciwi, tylko chodzi o to, ufaj, ale kontroluj. Niestety, przykre to jest, ale w tej chwili, na dzień dzisiejszy, my nie mamy innego wyjścia. Musimy to w ten sposób zorganizować. Naprawdę.
Wielkie brawa, wielkie naprawdę brawa za tą akcję. I trzymam kciuki, całym sercem jestem z wami wszystkimi, żebyście po prostu osiągnęli ten cel, bo ten cel jest naszym wspólnym celem. Odzyskajmy Polskę dla Polaków, wreszcie. Wreszcie bądźmy gospodarzami we własnym kraju, a nie petentami. Bądźmy gospodarzami we własnym kraju. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.